Witam serdecznie w kolejnym odcinku paczki z Chin. Przyszła paczka. Ciężko powiedzieć, co to. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jest tu napisane, że detailed description of contents, czyli detale, które są zawarte w tej paczce. To jest camera mount razy 1, czyli do zamontowania kamery uchwyt. Koszt niecałe 1 euro. A paczka jest spora. Także zobaczmy. Przeszła przez urząd celny, nie była otwierana. Więc co tu? O, tak to. No to nie jest tylko montaż do kamery. Jest trochę tu więcej rzeczy. No ładnie. Oj, tu zahaczam czapką. Ściągnę. No, Bangut oszukał. Oszukał urząd celny. Zobaczmy, może sobie usiądę. Sobie lepiej to widać, co tutaj jest. Pierwsze, co to jest? Tutaj widzę, że to było otwarte. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak, ale to są ESC 4 w 1. 20-amperowe ESC 4 w 1. Z każdego odchodzą przewody. I być może widzieliście naprawę ZMR 250 kolegi Adama, to ja to chcę użyć do zrobienia takiej podróby wrap quada, czyli bez FPV, po prostu to szaleństw. No i tak, to jest FPV, to jest ES 1, 2, 3, 4, czyli będę musiał jakoś tak w ten sposób zamontować. No i to jest fajne, bo to przychodzi na fly controller i na power distribution board. Także to tylko będzie taka kubka i ESC nie trzeba na ramionach montować. Są przewody. Są nawet nylony. Do tego. No to będzie kolejna zabawa. Za dużo tego będzie, a czasu mało. Ale nieważne. Kolejna rzecz to jest do zamontowania FPV. Do zamontowania FPV nadajnika. Kolejną rzeczą to są gumki ochrony na antenki FPV. Zamówiłem sobie zieloną i czerwoną, tak z ciekawości. Jak to będzie wyglądało. No i zobaczcie, tu jest na przykład DYS antenka i sobie ten grzybuś założę, bo to jest tak zrobione, że bardzo słabe jest i pod wpływem nawet małego uderzenia to odpada. A taki silikonek jest bardzo leciutki. One są stworzone pod antenki Fat Sharka, pod antenki Immersion RC. Ale zobaczcie, i na tym nawet działa, nawet pasuje i fajnie to wygląda. Kolejna rzecz, to też jest zamówione na próbę. 5,8 GHz SMA konektor. Transmitter, taka antenka FPV. I już Wam pokażę, dlaczego ja ją tutaj chcę
użyć do tego ZMR-180. Ta antenka przyjdzie, już to odpierdzielę. Dobra, jest dokręcone, nie rusza się, może ta antenka nie jest jakaś, może ta antenka nie będzie miała jakiegoś super hiper zasięgu, ale mam nadzieję, że jakiś tam zasięg będzie miała. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. No ale to, co tu najważniejsze, to na koniec przyjdzie. Tutaj są uchwyty drukowane w 3D na kamerkę, to jest 40% i to jest 30%. I to jest pod kamerkę niby GoPro. Ale jeśli niby GoPro, no to ja mam niby GoPro. Iken. Tutaj gumeczka na niej założona jest. Iken H9. Zobaczmy. I tak to właśnie jest. I tak to będzie na dronie. Ale ostatnia rzecz, która mi tutaj poprzychodziła i którą chcę wam zaprezentować, to są podstawka do Martian 2, do tego drona, do tej ramy. Power Distribution Board pod Martian. Czyli tutaj powinno wszystko być, działać ładnie. No i ramiona. Cztery karbonowe ramiona. Ale zobaczcie, jakie one są długie. To są 200. Są 260. I z nich będę budował na tej ramie, która tutaj jest troszeczkę pouszkadzana, troszeczkę porozwalana. Tak, mam tutaj była kraksa, była spora kraksa, kamerka mi się rozwaliła. No, niedawno naprawiałem ZMR 250 koledze i jemu kamerka się uszkodziła, mi też kamerka się uszkodziła. Czekam na zamówienie, chociaż tak sobie myślę, czy by nie zamontować do niej kamerki Foxer do tej ramy, ale i tak to trzeba ponaprawiać, bo jednak jest dużo dużo uszkodzone. No i te ramiona będę chciał tu przymocować mniej więcej pod to, a z tych ramion zrobię drona troszeczkę innego do lotów. To będzie z tych zrobię drona coś takiego jak wrap quad. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. No nie, tutaj już jest całkiem inaczej. Także choćbym chciał, to nie przymocuję tych ramion do tego X-a, dlatego to wziąłem. No tu strasznie rozwalony, brudny, rozwalony ten dronik jest. Niestety. No, te cztery ramiona, długie ramiona, nie są aż takie strasznie ciężkie, ale to wszystko będzie fajnie pasowało. Zobaczcie, już póki już jesteśmy i póki nagrywam, jeśli macie ochotę zobaczyć, to będzie mniej więcej tak wyglądało. 6 cali śmigła tu mogą przychodzić. Tak, poczekajcie, zerknę. Tak. O.
6, ale to wielkie jest. No, tak to wygląda. Wielkie ramiona, duży kład. Także tyle na dzisiaj. Na pewno długi film wyszedł, niechcący. No, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.